rozdział 4, 23 werset. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu. Księga Esdrasza, 4 rozdział, 23 werset. Κεφάλαιον Δέλτα και δάφιο 23. Gdy potem odpis listu króla Artaxerxa został odczyżany przed Rehum i sekretarzem Simszajem oraz ich towarzyszami, udali się oni spiesznie do Żydów w Jeruzalemie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jeruzalemie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. Wtedy wystąpili prorok Agieusz i Zachariasz, syn Idy, prorocy i prorokowali Żydom w Judei, w Jeruzalemie, w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Wobec tego Zerubabel, syn Shealtiela i Jeszua, syn Josadaka, przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. W tym czasie przybył do nich Tatenaj, namiestnik Zarzecza, i Seter Boznaj wraz ze swoimi towarzyszami i rzekli do nich: kto wam kazał budować tę świątynię i wznosić te mury? Potem pytali ich jeszcze: jakie są imiona tych mężów, którzy wznoszą tę budowlę? Lecz oko ich Boga strzegło starszyzny żydowskiej i nie powstrzymywali ich od pracy, dopóki wiadomość o tym nie doszła do Dariusza i dopóki stamtąd nie nadesłano pisma w tej sprawie. Amen. Amen. Aleluja. Przyczyna zawsze wielkich bólów, które przychodzą do człowieka, do życia człowieka, do życia rodziny, ale i do narodów, jest jedna. Grzech, przekroczenie i nieprawość. Szczególnie jak człowiek, rodzina albo naród zna wolę Boga. Szczególnie jak zna wolę Boga, bo wola Boga jest darem od samego Boga, aby poznał człowiek, czym jest to, co Bóg chce i Bogu się podoba. Dar. I jak ci będą dane dużo, dużo będą o ciebie wzywać. Jak ci dadzą, jak ci jest, będzie dane jeszcze więcej Bóg będzie wymagał od ciebie. I w taki sposób naprawdę Bóg wybrał Abrahama, Izaka, Jakuba, lud wyborny, lud wybrany na ziemi, którego Bóg nie tylko wyzwolił z Egiptu, i to jest przykład i protyp diabła i świata, ale Mojżesza wprowadził na wysoką górę świętą, gdzie tam dał mu, rozmawiając z nim usta w usta, zapisano za jego wolę, jego zakon na tablicach, aby pokazał ludowi jego, czym jest grzech, a czym nie jest grzech. I ten lud ma obietnice wielkie, że wejdzie do ziemi obiecanej, błogosławionej, która nie ma nic wspólnego z Egiptem, gdzie nie podlewasz wodą z Nilu, ale jest podlewane wodą z nieba, deszczem. I
pomimo niewiary ludu, Bóg poprowadził ten lud do ziemi obiecanej i pobłogosławił ich. Jak byli małymi, nic nieznaczącymi, udało im się i zarządzili nad mocnymi ludami na ziemi Chana, zaczynając od Jerycho, miasto i zamek z murami potężnymi, ale Bóg im to podarował naprawdę w cudowny sposób. Ten zamek, to królestwo, ten potężny mur, tam w tym murze mieszkali ludzie, taki był potężny ten mur. Bóg uczynił, że sam ten mur się rozwalił. To jest coś wielkiego, co czyni Bóg. Czyli chcę dać przekaz, że wszystkie problemy, które masz do czynienia, jak będziesz chodził po drodze, która nazywa się Chrystus, wszystkie problemy same od siebie będą odchodzić. Same od siebie. I dziękujemy za to Bogu. Przeminęły lata, ale jednak lud znowuż upadł i upadek był wielki, bo jest grzech, który może człowiek zrozumieć ją i może być uzdrowiony, ale jest też grzech, gdzie człowiek nie pozna jej i nie będzie uzdrowiony. I w taki sposób musiał Bóg zadziałać teraz, w bolesny sposób, przeprowadzając lud izraelski, jak zniszczył Jeruzalem, Nabuchadneszera, zupełnie i świątynię, i przeprowadził go w niewolnictwie związanego resztkę ludu, małą resztkę ludu, do państwa Nabuchadneszera i tam pozostał 70 lat jako w niewolnictwie. Ale dał mu obietnicę, że jak przeminą te 70 lat i wy przyjdziecie do poznania waszego grzechu, upamiętacie się, wezwiecie imię Pana Boga waszego, nawrócicie się, ja, pomimo że będziecie niewolnikami, ja was wyzwolę. I to jest niemożliwe. Kto ich wyzwoli? I odpowiedzią jest Bóg. Kto może? Tylko Bóg. Królowie, tam w ziemi niewolnictwa byli bezbożnymi i prześladowcami ludu Izraela. Bóg jednak przewidział, i to jest drugi przekaz dzisiejszy, ludzi i w dodatku jednego, i w dodatku Cyrusa. I my jako Grecy znamy go z historii, ze szkoły, z podstawówki. I napisał o nim, że go pobudzi, da mu moce duchowne, ustanowi go władcą nad cesarstwem Mediów i Persów i objawi mu, że to, co ma Cyrus, jest od Boga pod jednym warunkiem, że wyzwoli lud Boży, i uczynił to Cyrus, król Cyrus. I to jest możliwe. Bracia i siostry, nie tylko to, ale jeszcze więcej Bóg uczyni. Szczególnie w ostatecznych dniach. Naprawdę? Z proroczym słowem od Izajasza proroka Bóg pobudził Cyrusa, objawił mu
Jego wolę i Cyrus zaprosił wszystkich Izraelitów, mówiąc: ja wam pomogę, abyście powrócili do waszego kraju, bo tak mi rozkazał Wszechmocny Bóg. Piękna rzecz, wielka rzecz. Człowiek, bawochwalca, tak mi rozkazał Wszechmogący Bóg. Bóg objawia samego siebie każdemu, w kim ma upodobanie, mu widząc, wkładając do jego serca jego wolę, jego nerki, ile wytrzymuje, jego siłę. W taki sposób powiedział im, że jak powrócą do swojego kraju, odbudują tylko fundamenty świątyni, nie odbudują go. W 536 powrócił lud izraelski, mała cząstka, mała resztka. I odbudowali fundamenty świątyni, wychwalili Boga, ale wola Boga nie była, aby była odbudowana cała świątynia. I w taki sposób pobudzili się wokół, przeszkadzali im i zatrzymali budowę. I prawdą jest, że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, są jakieś przyczyny tego. To nie jest poprzez przypadek. Jak wygrali wrodzy Izraela i przeszkodzili w odbudowie świątyni. I powiesz mi, było zaprorokowane, tak, ale dlaczego? Bóg zawsze ma słowa, jak robi coś, jak coś wykonuje. Bo musieli ci ludzie wtedy odbudować swoje domy, swoje rodziny. I dał im czas od 536 do 520. Nie tylko odbudowali swoje rodziny, ale odbudowali też mieszkania piękne. Jak im się to udało? Z przychylnością Bożą. Z przewidzeniem Bożym. Ale to ich pociągnęło, że zapomnieli o posłannictwie ich, aby odbudowali świątynię Bożą. Dom Boży. I wtedy pobudził Bóg proroków Ageusza i Zachariasza i objawia ją im ich sytuację. Nie widzicie, nie rozumiecie. Siejecie, ale nie zbieracie. Jecie, ale nie najedzacie się. Pijecie, ale nie gadzicie pragnienia. Przyodziewacie się, ale nie jest wam ciepło. Cokolwiek robicie, nie jest to błogosławione. Cokolwiek robicie, nie jest to błogosławione. Dziwna rzecz. I przyczyną tego jest, że zapomnieliście, bo ja wam dałem możliwość, abyście odbudowali wasze mieszkania. Przyczyną jest, że zapomnieliście wasze posłannictwo, abyście odbudowali świątynię. Dlatego powróćcie, idźcie na górę, utnijcie drzewa i zaczynajcie odbudowę świątyni. I Jezue i Zorobabel przekonali, zostali przekonani, powrócili i zaczęli. Ale to wszystko nie było łatwe, bo byli wrogowie, byli też problemy. Bóg jednak jest tym, który działa ze swoim słowem. Pobudził, jak zobaczył zmiany, drogi ludu Bożego, jak odeszli i budowali drogocenne mieszkania, luksusowe mieszkania, pobudził Zachariasza i Ageusza i zaczęli prorokować do ludu, mówiąc,
Zaczynajcie odbudować świątynię. Dziwna rzecz. Paralogo. Ale Słowo Boże nie opiera się na logice ludzkiej, opiera się na mocy Bożej. I tutaj chcę zwrócić jeszcze raz uwagę, że nasza moc dzisiaj, teraz jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Nie mamy innej mocy. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą Boga, która zbawia tylko tych, którzy wierzą. Oni uwierzyli. I zaczęli. I zostali pobudzeni wrogowie. Ale Słowo Boże mówi, że oko Boga było na ludzie Bożym i nikt nie mógł przeszkodzić w dziele, które Bóg rozkazał i zaczęło się. I nie tylko to. Król. Teraz jest Dariusz, któremu Bóg działa w jego sercu. I nie tylko to, ale daje im pozwolenie, aby odbudowywali świątynię i daje im rozkaz, aby zostały im dane wszystkie potrzebne materiały. Pieniądze, materialne rzeczy, wszystko. Jedzenie. I naprawdę w ciągu 6 lat, 5 lat został odbudowana świątynia. Stało się to, co chciał Bóg. 516 przed Chrystusem. Teraz jednak końcowy plan Boży jest jedna data. 544 przed Chrystusem. I od tamtego momentu zaczyna się, aby to, co było napisane, że przyjdzie Chrystus. Bo to, co się dzieje w ludzkości, jest zaprorokowane. Nic się nie dzieje poprzez przypadek. I znienacka, i się stanie to szybko, to, co jest napisane. Ale jednak teraz powstaje poważny problem. Ludzie Izraelu, którego pobłogosławił Bóg, którego wyzwolił, dał im mocy, materialne rzeczy, dał im królów, aby ich bronili, odbudowali świątynię, ale to 457 około przed Chrystusem przeminęło wiele lat. Bóg pobudza innego swojego sługę, Ezdrę, który znajduje łaskę od władcy tamtego czasu, Dariusza, przed Jeremiaszem i wysyła go, dając nowy rozkaz, że kto się jeszcze nie przemieścił i chce się przemieścić z ziemi niewolnictwa do ziemi obiecanej, mogą przyjść teraz. I w taki sposób Ezdrasz z modlitwą i z postem, dlatego że wyznał, że Bóg jest z nimi i jest wszechmocny, tą wielką podróż, pełną pieniędzy, materialnych rzeczy i wszystko, co im było dane od króla perskiego, Dariusza, daleka podróż, 6 miesięcy, z ziemi chaldejskiej, z ziemi niewolnictwa do ziemi obiecanej, zawstydził się, aby poprosił o ochronę, bo wyznał, że Bóg jest tym, który ich ochrania i idzie pierwszy przed nimi i będzie ich bronił w drodze. Naprawdę modlili się, pościli i dotarli
w błogosławieństwie Bożym, ale tam coś zobaczył poważnego. Esdras. O Esdras pia. Zorobabel. Zorobabel έχει φύγει από το προσκήνιο. Odszedł teraz z planu. I teraz Esdras i niedługo Nehemias, aby wypełnili wolę Boga. Bo głównym przekazem dzisiejszym jest, że wola Boga jest cudownym planem, ale Bóg wykorzystuje ludzi dla wypełnienia Jego celu. Ludzi, których Bóg wybiera jednak. Nie jakiś tam byle kogo, ani nie tych ważnych i silnych ludzi, ale ludzi wiernych, godnych zaufania, którym może zaufać swoje dzieło, może zaufać im swoje słowo, może im zaufać jego wolę z pewnością, że oni wypełnią we wszystkim jego wolę, Bożą wolę, jego dzieło, Boże dzieło i wszystko, co uczynią, będzie dla chwały Bożej. Dlaczego tam doszedł Esdras? Bo powstał problem w ludzie izraelskim, który będzie przeszkodą dla wypełnienia dzieła Bożego. Lud izraelski, ale i kapłani, i lewici, nie tylko nie oddalili się od ludów w Chananie, tus Heteus, Ferezeus, Babilonius, Amonites, Moabites, Egiptius, ale przyjęli według przekroczenia zakonu Mojżeszowego, zakonu Bożego, przyjęli dla swoich synów córki z ziemi Chanan i dla córek synów z ziemi Chanan. W taki sposób jest burzona uświęcenie ludu, ale jest też burzone dzieło Boże. Co burzy, tak jak mówiliśmy od samego początku, dzieło Boże, światowy pogląd, powiem inaczej, grzech, nieprzekroczenie i nieprawość. I wszystko zaczyna się od odpowiedzialnych, których Bóg ustanowił, czyli od ojca. Problem ma ojciec i matka w rodzinie. Od prezbiterów. Problem mają starsi kościoła w kościele. Nie aby rządzili, aby kierowali. To nie jest ten temat. Tematem jest, aby podporządkowywali się Słowu Bożemu. Aby Bóg zarządzał i błogosławił. Tylko podporządkowanie Słowu Bożemu daje zupełne błogosławieństwo osobom w rodzinie i w kościele i w ludzie izraelskim, w ludzie Bożym. I w taki sposób, jak to słyszy Esdras, rozrywa swoje szaty i mówi, giniemy. Co się stało? Lud Boży z tym ludem tutaj z tego świata i zaczynają mieć związki przyjacielskie, małżeńskie, uczuciowe i nie rozumieją, że to przyprowadzi zniszczenie i zniszczenie jakie jest. Zatrzyma się błogosławieństwo Boże. Zatrzyma się błogosławieństwo Boże. Co jest to, co wyzwoli lud? Pokuta jednego człowieka, skruszenie człowieka, wyspowiedź człowieka. I to jest ten człowiek wyborny Boży, Esdras, i wziął odpowiedzialność na siebie. My jesteśmy winni, ja jestem winny. Ty, Esdrasu, tak, ja jestem winny. Bo jestem jednym z ludu Bożego. I mówi coś w Słowie Bożym, co mnie zdziwia. Jak uniżył się. I rozdał swoje szaty.
και το επένδυμά του. Και ανέσπασε τα στρίχα της κεφαλής του και του πουγονός του sam, και καθόταν μόνος του εκστατικός w rozczarowaniu, nie wiedząc, co ma zrobić, prepi na kami, wtedy tote zadziałał Bóg. O Theos. Synichrisan prosemę pates przyszli wszyscy do mnie ci, którzy drżą przed Słowem Bożym. Jak siedziałem załamany ekstatikos eos tis pros do wieczoru, przybliżyli się do mnie ludzie, którzy mieli tą cechę, niepokalaność, drżeli przed Słowem Bożym. I tylko przez niepokalanie człowieka Bóg wysłuchuje modlitwy. Tylko. Tylko jak ktoś drży przed Słowem Bożym, to się Bogu podoba. Co to znaczy? Że ani przecinka, ani kropki. Dokładnie Akrywus według Słowa Bożego. Dokładnie Akrywus według woli Bożej. To i co najmniej co do chęci, co najmniej co do przybliżania się, co do pokuty, co do pamiętania się. Bez oddal, bez mówienia, że nie szkodzi. I szkodzi, nie możemy nic zrobić, ale Bóg może wszystko zrobić. Nie usprawiedliwiamy ślad grzechu i przekroczenia w naszym życiu, w naszej rodzinie, w naszym kościele. Możemy coś zrobić. Możemy bić. Możemy krzyczeć. Nie. Możemy upamiętać się i możemy pomodlić się. I możemy wziąć odpowiedzialność na nas. Ja jestem winny, Panie. Jest wiele przyczyn, że jesteśmy my winni. Pamiętam, poszłem do Pana i powiedziałem mu, ty wiesz dobrze, że ja nie jestem winny. On mi odpowiedział, ty jesteś winny. I powiedział mi pięć przyczyn, gdzie byłem ja winny. I miał rację. I Bóg zawsze ma rację. I chcę, bracia i siostry, zwrócić uwagę na coś. Ezdras, wyborny człowiek Boży, powiedział, ja jestem winny. Ja bym powiedział, ja nie jestem w ogóle winny. On jednak wie, co znaczy uniżenie. Wie, że Bóg daje łaskę uniżonym. I od razu Bóg zadziałał w całym swoim ludzie. Uniżenie jednego człowieka pobudza Bóg serce całego ludu. Poprzez uniżenie jednego człowieka. Ile bardziej, jak jest ich dwóch. Czyli jak mam ja problem z moją rodziną, wezmę moją żonę, uklękniemy i powiemy, my jesteśmy winni. My zgrzeszyliśmy, my nie zrobiliśmy dobrze. Nie mówmy, że my nie jesteśmy winni. Jak powiesz Bogu, że ja nie jestem winny, Bóg cię ominie. Nie jesteś warty Jego. Ale jak powiesz, ja i moja żona jesteśmy winni, albo jak powiemy, ja i prezbiterowie, starsi Kościoła jesteśmy winni, wtedy Bóg uczyni cudowny, piękny cud, pobudza serca całego ludu. Jakiego ludu? Tego, który się oddalił. I mówi Słowo Boże. I między kapłanami byli tacy, którzy wzięli obce kobiety. Od wybornych ludu Bożego byli tacy ludzie. Wszyscy wzięli obce kobiety. I niektóre z nich urodziły nawet. I teraz podejmują poważne decyzje.
ogłosili w całej Judei i w Jeruzalemie do wszystkich synów, aby zebrali się w Jeruzalemie i kto nie przyjdzie na spotkanie uniżenia w ciągu trzech dni według rozkazu starszych, wszyscy się jednak uniżyli. Niech będzie przeklęty. Jego i majątek ich. To jest zakon oczywiście. To nie jest łaska, to nie jest czas łaski. I zebrali, i pomimo tego wszystkiego, zebrali się wszyscy mężowie. I to jest cud. Grzesznicy, w przekroczeniu ludzie, zebrali się wszyscy mężczyźni. Juda, Beniamin w Jeruzalemie w ciągu trzech dni. I był to dziewiąty miesiąc. I przyszedł deszcz, potężny deszcz. Pokaż, że Bogu się to podobało. Bo jak Bogu się to podoba, otwiera wodospady niebios i wylewa błogosławieństwo swoje, że nie masz miejsca, aby je sadzić. I dlaczego się to Bogu podobało? Bo widział, zobaczył jednego człowieka, Esdrasa, który się uniżył, pobudził wszystkich naprzód tych, którzy drżeli przed Słowem Bożym i uniżyli się tak samo i oni, i pobudził na koniec wszystkich grzeszników i uniżyli się. To jest coś pięknego. Rozumiecie, umiłowani w Panu, jaką odpowiedzialność mamy my jako Kościół? Powtarzam, jeden człowiek uniżył się. Bóg pobudził tych, którzy drżą przed Słowem Bożym i uniżyli się. I na koniec pobudził wszystkich władców ludu, grzeszników i uniżyli się. I na koniec cały lud doprowadził do upamiętania i do pokuty z powodu jednego człowieka. I to uczyni Bóg w tych ostatecznych dniach. Z powodu jednej gołąbki, która jest bez skazy. Chwalebna, święta, doskonała. Jedynaczka swojej matki. Jak zrozumie odpowiedzialność swoją, posłannictwo swoje i swoje dzieło, że ona jest winna, ta gołąbka, poprzez niewiarę ludu i dojdzie do poznania posłannictwa jej. Dzisiejszy przekaz jest potężnym przekazem dla nas wszystkich. Pozwólcie mi, że to powiem jeszcze raz, jak ten Kościół tutaj dojdzie do poznania posłannictwa swojego i zrozumie, że ten Kościół jest winny za niewiarę i grzech ludu, i ten Kościół powinien uniżyć się i powiedzieć: Panie, my zgrzeszyliśmy, my nie uczyniliśmy Twojej woli. My. Wtedy Bóg pokaże swoją moc. I przyprowadzi i da deszcz, spuści deszcz. I deszcz jest tym, który da natchnienie ludowi, mówiąc, że z tym deszczem nie możemy zrobić teraz dużo rzeczy, ale możemy zacząć wykonywać wolę Boga. I zaczęli. Patrząc na deszcz, patrząc na ulewę, chwałę Bożą, i zaczęli odrzucać grzechy, nieprawości. I powtarzam, i wszystko to z powodu jednego człowieka, który powiedział, że ja jestem winny. I zebrał Bóg tych, którzy drżeli przed Słowem Bożym, i powiedzieli: my jesteśmy winni. I zebrał w ciągu dalszym władców Judy i powiedzieli: my jesteśmy winni. I zebrał na koniec cały lud. Cały lud.
całą rodzinę, powiedziałbym ja. Wszystkich krewnych. I wszystkich, którzy mieli imię Izrael. I to się stało w 457, że kilka lat później, po 10 latach, Bóg zmienił króla, uczynił królem Artakserksa i tam zmienił osobę Nehemiasza, dał, bo musiał być odbudowany mur Jeruzalemu, bo to był znak odwrotnego odliczania przyjścia Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I to się stało tak, jak Bóg zaplanował, bo znalazł na początku Zorobabela i Jezuego, w ciągu dalszym Ageusza i Zachariasza, w ciągu dalszym Ezdrasza, w ciągu dalszym Nehemiasza i na koniec w ciągu dalszym Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego. I z łaski Jego dzisiaj jesteśmy tutaj. Ale to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to nie jest czymś ważne. Ważną rzeczą jest, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. To jest ważna rzecz. Nie jesteśmy tutaj dlatego, bo jest ciepło, albo że tutaj jest ładnie, albo że są dobrzy ludzie, ale jesteśmy tutaj nie dlatego, że jesteśmy dobrymi ludźmi, ale jesteśmy tutaj, bo nikt nie mógłby być tutaj, jakby Ojciec go nie pociągnął. I nie może nikt przyjść do Ojca, jak Jezus Chrystus go nie poprowadzi. I dziękujemy Bogu za Jego Słowo. Dziękujemy Bogu za miłość Chrystusową, która nas łączy. I zaproszenie dzisiejsze jest, abyśmy się uniżyli, bracia i siostry. Najpierw poukładajmy nasz związek. To znaczy uniżenie. Poukładajmy nasze związki między sobą, abyśmy znaleźli łaskę u Boga. I później Bóg uczyni zaproszenie swoje, to zaproszenie wielkie. I my będziemy się rozkoszować w tym zaproszeniu. Ale pytaniem wielkim jest, kogo i dlaczego zaprosi Bóg do tego wielkiego dzieła? Dlaczego zaprosił Zorobabela i Jezuego? Dlaczego zaprosił Ageusza? Dlaczego zaprosił Ezdrasza, Nehemiasza? Dlaczego ciebie? Dlaczego? Dlaczego miał ciebie zaprosić? Dlaczego mnie zaprosił? Jest potrzebą, abyśmy stwierdzili przyczynę błogosławieństwa Bożego, abyśmy dali okazję Bogu, aby zadziałał w naszym życiu w cudowny sposób. Bo Bóg jest cudownym Bogiem. Jest Ojcem Odwiecznym. Jest Panem Panów, Królem Królów. Jest tym, naprzeciwko którego uklęknie każde kolano. Ziemskie, nadziemskie i podziemskie. I każdy język wyzna, że On jest Panem. Dzisiaj wyznajmy wszyscy, że Jezus jest moim Panem i moim Bogiem. Nie mam innego. Nie mam gdzie się oprzeć. Nie mam innej nadziei. Nie mam nikogo. Jedno jest imię. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Mój Bóg i mój Pan. Amen.